Schizofrenia to jest choroba psychiczna. Trzeba pamiętać, że trzeba rozróżniać pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a chorobą psychiczną. Zaburzeniem może być wszystko: zaburzenie lękowe, zaburzenia snu i tak dalej. Natomiast schizofrenia to jest choroba, to znaczy, że w jej przebiegu pojawiają się takie elementy życia psychicznego, które u normalnego człowieka się nie pojawiają. Jeżeli mówimy o objawach schizofrenii, to musimy sobie powiedzieć, że schizofrenia w zasadzie to nie jest jedna choroba, tylko to jest grupa schizofrenii. Tak? Ona się przejawia w różnymi objawami. Stąd też postacie: paranoidalna, katatoniczna, hebefreniczna, niezróżnicowana, prosta, rezydualna i tak dalej. Uważamy, że najprościej jest rozróżnić typowe objawy schizofrenii oraz objawy dodatkowe zespołów czynnościowych, które się nakładają na te objawy schizofrenii. Tak? I takie typowe objawy schizofrenii, to jeszcze twórca pojęcia schizofrenii, czyli Bleuler, szwajcarski psychiatra, powiedział, że to jest autyzm, czyli zwrócenie się ku sobie, a brak zainteresowania otoczeniem, że to są objawy ambi, czyli współistnienie sprzecznych dążeń, uczuć, sądów i tak dalej. No i wreszcie, że to są zaburzenia asocjacji, czyli zaburzenia kojarzenia. Dlatego człowiek cierpiący na schizofrenię może charakteryzować się jakąś taką własną dyscypliną myślową, którą my, zakładając, że schizofrenii nie mamy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć.